Czy Kościół jeszcze jest potrzebny? Szczęść Boże, pokój i dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię mnie nietypowym słowie w dniu, kiedy kolejny miesiąc obchodzimy pamiątkę przejścia z życia do życia księdza Piotra Pawlukiewicza. I ten odcinek znowu będzie inspirowany także jego nauczaniem. Czy Kościół jest potrzebny? Czy papież jest papieżem, czy może jest antypapieżem? Takie słowa oskarżające papieża o to, że jest masonem, że jest heretykiem. Nieraz niestety także padają z ust ludzi kościoła szeroko rozumianych, nawet z ust kapłanów. Jak to więc jest z tym kościołem? Kim jest kościół? Albo czym jest kościół? Czy w ogóle kościół w XXI wieku jest potrzebny? I kto stoi za kościołem? Zapraszam cię na kolejne nietypowe słowo, razem z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem w nietypowym miejscu. stoi w końcu za tym kościołem? Odpowiedź jest prosta, Jezus Chrystus. A czy papież Franciszek jest tym prawdziwym papieżem? Oczywiście, że tak, bo przecież na konklawę był Duch Święty. Chyba, że ktoś twierdzi, że na konklawę nie było Ducha Świętego, także z tych, którzy krytykują, czy wręcz hajtują papieża Franciszka, to zadajmy sobie pytanie, co my robimy jeszcze w tym kościele, w kościele katolickim, w kościele świętym. Dla mnie osobiście, już kiedyś to chyba mówiłem, czasy, w których obecnie żyjemy, są bardzo podobne do czasów świętego Franciszka Zasyżu. Też przechodziły kościół różnego rodzaju zawirowania. A jednak zobaczcie, święty Franciszek chciał być zawsze wierny kościołowi świętemu. Jednym z takich współczesnych, duchownych, który jest powszechnie znany, jest ksiądz Dominik Chmielewski, który podporządkował się woli konferencji Episkopatu Polski, kiedy zalecono mu aby rzeczywiście dostosował się do nie tyle wymogów Kościoła Świętego, ale żeby był w jedności z Kościołem Świętym. Czym jest więc Kościół albo kim jest Kościół? Kościół to wspólnota, Kościół to osoby. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz, kolejna miesięcznica jego śmierci dzisiaj mówił o kościele jako doświadczeniu wspólnoty, ale przede wszystkim mówił o takim zwykłym, prostym, zwyczajnym duszpasterstwie. Trzymajcie się swoich księżych w parafiach, trzymajcie się tradycyjnego dusz pasterstwa, nie jakichś wielkich fajerwerków, ale także to, co mówi dzisiaj papież Franciszek: komunia święta, spowiedź święta, żywa relacja z Jezusem Chrystusem. Bo, choć Kościół, czyli ty, nie jesteś idealny, to możesz stać się idealny, święty. Właśnie we wspólnocie, w kościele, którego fundamentem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który jest dla nas taką lokomotywą. I teraz zapraszam Cię na odcinek, kawałek odcinka, który został nagrany nieco wcześniej. Kościół jest niepotrzebny. Czy aby na pewno? Kościół, czyli ty jesteś jak ten pociąg bez lokomotywy z jednej i z drugiej strony. Nie ma lokomotywy, nigdzie nie pojedzie. Tą lokomotywą jest Jezus Chrystus. Po co? Aby wyruszyć w piękną przygodę, czasami może nie znali. Podepnij się na nowo do Chrystusa w sakramentach w Kościele, nie bój się, zaryzykuj. Pojedziesz we właściwym kierunku, osiągniesz właściwy cel, życie wieczne z Jezusem. Ale w kościele, w kościele katolickim. Kościół jest bardzo potrzebny. Ty jesteś potrzebny kościołowi, bo sam jesteś kościołem. Dobrej drogi w kościele i z kościołem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co więc mamy czynić? My wszyscy, i wierzący, i niewierzący, ty, którzy się, ci, którzy się pogubili, ci, którzy odeszli od kościoła. Wyjść ze strefy komfortu, zejść z kanapy. Zaufaj Jezusowi, zaufaj papieżowi, zaufaj duszpasterzom. Mimo, że każdy z nas, ja, papież, jesteśmy grzesznikami. Ale Kościół to wspólnota ludzi grzesznych, dążących do świętości, którego celem, zwornikiem jest Jezus Chrystus. Jeszcze raz, trzymajcie się swoich księży w parafiach. Trzymajcie się tradycyjnego duszpasterstwa. Bo wielką tajemnicą jest to, że do świętości prowadzi często nie szeroka autostrada, tak zwanego porządnego życia, ale zawiła ścieżka, która nierzadko wiedzie przez duchowe rowy, pola i bezdroża. Nie bój się Boga, nie bój się Kościoła, bo Pan Bóg, starszy człowiek, wie co robi. Zapraszam Cię każdego dnia dzisiejszego, dwudziestego miesiąca na wspólne spotkanie, na dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, gdzie wspominamy nauczanie księdza Piotra Pawłukiewicza. Modlimy się także o dar dla niego, o niebo, o świętość, żeby został ogłoszony błogosławionym świętym, mimo że na ziemi nie był grzesznym. Jak każdy z nas potrzebował, Boże, potrzebował Bożego Miłosierdzia, i koronka do Bożego Miłosierdzia, jak sam mówił, uratowała jego życie duchowe, życie jako kapłana, życie jako człowieka. A wierzę bardzo mocno, że on już wstawia się za nami. Kościół jest bardzo potrzebny. Ty jako Kościół jesteś potrzebny także Kościołowi. Z Bogiem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.